Siema, witam na kanale Alkoholowe. Dzisiejszym tematem jest Super Juice. Tyle soku z jednego owocu. Podobno to fajny patent na imprezy. Jest to przepis, który ostatnio pojawia się na wszystkich kanałach o alkoholach. Potrzebujemy cytrusów, kwasku cytrynowego oraz kwasku jabłkowego spożywczego. Ten ostatni możecie zamówić na Allegro. Zaczniemy od soku z limonki. Na początek ją obieramy i ważymy zest, czyli tą skórę bez białego. Teraz tę wagę mnożymy przez 0,66 i dodajemy dokładnie tyle kwasku cytrynowego. Następnie wagę skórek mnożymy przez 0,33 i dodajemy dokładnie tyle kwasku jabłkowego. Zamykamy to szczelnie w słoiku i zostawiamy na jakieś 2 godziny. Akurat nie miałem 3 słoików pod ręką, dlatego wybaczcie, ale zrobiłem to w wikajówkach i przykryłem folią. Pora na sok cytrynowy i podobnie jak wcześniej obieramy skórkę, ważymy ją. W tym przypadku używamy dokładnie tyle samo kwasku cytrynowego, co waga skórek i nie używamy kwasku jabłkowego. Zostawiamy na 2 godziny. Pora na sok pomarańczowy, obieramy skórkę, ważymy. Waga skórki razy 0,9, tyle kwasku cytrynowego. Waga skórki razy 0,1 i tyle kwasku jabłkowego. Odstawiamy na 2 godziny. Limonkowy. Teraz wagę skórek mnożymy przez 16,66 i dokładnie tyle wody dodajemy. Wlewamy wszystko do blendera, wyciskamy sok z tej limonki, blendujemy, odcedzamy przez sitko i mamy gotowy sok, który może stać w lodówce tygodniami. Cytrynowy. Ta sama ilość wody, czyli waga skórek razy 16,66. Wyciskamy sok z jednej cytryny do blendera, blendujemy, odcedzamy do butelki. Pomarańczowy i znów waga razy 16,66 i lejemy tyle wody. Wyciskamy sok z jednej pomarańczy do blendera, blendujemy, odcedzamy do butelki. Myślę, że taki super juice przyda się na imprezy, przede wszystkim ze względu na wydajność. Z jednego owocu może wyjść nawet pół butelki soku i nie spędzamy w kuchni pół dnia na wyciskaniu cytrusów. A teraz sprawdźmy te soki w praktyce. Pomarańczowego zrobimy Orange Blossom, jeden shot pomarańczowego Super Juice, tyle samo ginu i jakieś pół shota rozpuszczonego miodu. Polecam wymieszać przed szejkowaniem. Dodajemy lód, szejkujemy. Ten Super Juice jest dużo bardziej kwaśny od normalnego soku pomarańczowego, dlatego myślę, że ma szersze zastosowanie w barze. Pora na Super Juice cytrynowy. Zrobimy Aviation. Pół shota soku, półtora shota ginu, pół shota maraschino, 1/4 creme de violet. Ten sok jest również bardziej kwaśny, minimalnie cierpki, jednak ogólnie koktajl jest bardzo dobry. Czas na Super Juice z limonki. Wykonamy daiquiri. Jeden shot soku, jeden shot rumu, botafogo i jakieś pół shota syropu cukrowego. Dość mocno przypomina daiquiri na zwykłym soku z limonki, jednak jest coś innego w smaku, taka lekka cierpkość. Ogólnie jestem na tak, jeśli chodzi o te soki, zwłaszcza na imprezy. Bardzo polecam spróbować. To by było na tyle dzisiaj. Do zobaczenia. Alkoholowe. Siema.